Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, miałem taki sen o Polsce, przerażający i straszliwy. No w zasadzie był to koszmar, bo aż się w nocy obudziłem, musiałem się napić wody i uspokoić. Otworzyłem okno, bardzo głęboko oddychałem. To był sen, drodzy Państwo, dotyczący losów Polski, przyszłości Polski. Mam nadzieję, że to nie będzie żadna tego typu przepowiednia, ale śniło mi się, drodzy Państwo, coś takiego, że Polska to był jeden wielki, taki potężny statek płynący przez ocean. I to był Titanic. No to tak wyszło mi po prostu, takie konkluzje wyniosłem z tego snu. No i oczywiście na tym statku wszyscy płynęliśmy. Nie mam pojęcia gdzie, prawdopodobnie gdzieś w jakąś czeluść, prawda, która miałaby nas pochłonąć ostatecznie, bo zdaje się, że po prostu tam wszyscy zmierzamy. No i Titanic, drodzy Państwo, jak znamy z historii, zderzył się z górą lodową. No i statek, oczywiście kadłub pękł, zaczęła się wlewać woda, statek zaczął tonąć. No i, drodzy Państwo, ilość tych szalup ratunkowych była oczywiście ograniczona i przewidziana dla elit. Elit politycznych, elit intelektualnych naszego kraju, no i jak, żeby powiedzieć inaczej, elit moralnych naszego kraju. I to cwaniactwo, ten cały sejmowy burdel, ci wszyscy ludzie ograniczonej substancji, którzy od całych dekad tam rozkradają tę Polskę, gardzą Polakami przy tej okazji, bo wszystkie przywileje są dla nich, to oni się dorabiają. Oni tylko składają obietnice wyborcze, a głupi Polacy potem idą i stawiają te krzyżyki przy tych urnach wyborczych. Więc ta elita intelektualna, bez której przyszłość kraju oczywiście byłaby totalnie zagrożona, bo przecież oni rządzą tym krajem. Jakże można byłoby myśleć, że w tym społeczeństwie niszczonym przez całe lata komunizmu, jednego starego komunizmu, teraz neomarksizmu, jeszcze by miały się uchować jakieś jednostki dzielne, jednostki szlachetne, jednostki odważne, które należałoby uratować z tego statku, prawda? Uratować, bo one mogłyby budować następnie nową Polskę. Nie, to ten motłoch jako pierwszy czmychnął na te szalupy i zostawił pospólstwo na tym statku, które tam miało walczyć o życie w tej lodowatej wodzie tego oceanu, zdaje się, północnego. Już mniejsza z tym, jaki to był ocean. Więc, drodzy Państwo, elity się uratowały. Prezydent też się uratował, no bo nie jest człowiekiem szlachetnym. Nie broni prawdy, jest prezydentem stronniczym, nie jest prezydentem wszystkich Polaków, więc kapitan tego statku, no jako jeden z pierwszych, też czmychnął tam oczywiście, no bo tych ludzi należało uratować. No to są ludzie, którzy mają tyle do powiedzenia i do zaoferowania temu krajowi, no że z urzędu po prostu ex officio musieli doświadczyć tego ratunku i tej pomocy. No i Polska po prostu zatonęła. Polska zatonęła. Nie było w zasadzie już czego zbierać. Wszyscy się potopili. Wszyscy. No poniekąd tak, że oczywiście przy tej okazji zachodzi taki wniosek, już tutaj może postawiony na wyrost, czy czasami ta Polska po prostu nie zostanie zatopiona przez tych ludzi, którzy dzierżą w dłoni to berło błądzenia. Jest takie łacińskie powiedzenie navigare necesse est, prawda? Nawigacja niezbędna jest. I teraz kto nami nawiguje? Dlaczego wiecznie wpadamy na tą mieliznę, drodzy Państwo? Albo dlaczego zderzamy się z jakimiś górami lodowymi? No i ostatecznie, jak to w przypadku elit? Elity, zgromadziwszy najwięcej przywilejów, wpływów, no i przy tej okazji także majątku, mogą liczyć na ratunek, a motłoch to pospólstwo, zwykli szarzy ludzie. Niech sobie umierają. Oni tak naprawdę nie są ważni dla nikogo. Oni mają być dostarczycielami jedynie głosów. Ślepych, zapatrzonych w tych polityków głosów przy tych wyborach, by następnie jeden cwaniak z drugim mógł sobie zrobić polityczną karierę. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że Polska jeszcze w takim stanie, jak jest dzisiaj, na początku roku 2024, to jeszcze nigdy nie była. Także ja myślę, że ten sen, drodzy Państwo, który miałem, no to nie chcę mówić, że to jest sen proroczy, no ale daje nam już taką przesłankę, no bo ja jestem przejęty w ogóle tym, co się dzieje w Polsce i w ogóle na świecie. No ja zwiastuję taką globalną tragedię, o której mówiłem w jednym z filmów, że zostaniemy zamknięci w nowożytnym obozie
zagłady, bez prawa do wolności i elity, właśnie te elity tego świata polityczne, rekiny biznesu, finansjery, najbogatsi ludzie, ludzie o największych, prawda, koneksjach w tym świecie, no, będą władzę sprawowały. No a w ostateczności, gdyby się miało okazać, że życie ludzkie zostanie postawione tutaj na szali i trzeba by było wybierać, kto ma umrzeć, a kto ma przeżyć, no to zawsze ta szala zostanie przeważona na stronę tych ogłupionych elit. Także, drodzy Państwo, taki sen miałem dzisiaj. Musiałem się z Państwem tym podzielić, obyście Wy nie mieli takich koszmarów, jakie ja miałem ostatniej nocy. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Nie ma ratunku. Nie ma.